Cześć, nazywam się Nikodem, a to moje koleżanki i koledzy z klasy. Liczyć każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Każdy dobrze wie, że z tabliczką mnożenia nie jest aż tak źle. Przedstawimy Wam sprytne sposoby na opanowanie tabliczki mnożenia. Jeżeli jakąś liczbę mnożymy przez 0, to wynik takiego mnożenia jest zawsze równy 0. 7 razy 0 równa się? 0! 0 razy 5 równa się? 0! 7 razy 0 równa się? 0! 0 razy 5 równa się? 0! Każda liczba mnożona przez 0 daje 0. Dla każdego jak mnożenie jest przez 0 liczb mnożenia. Zawsze wynik masz gotowy, 0, no i kłopot z głowy. Każda liczba mnożona przez 1 daje tę samą liczbę. Gdy przez 1 będziesz mnożyć, możesz problem ten odłożyć, bo iloczyn równy liczbie, którą mnożyć dziś przyjdzie. 1 razy 8? 8! 8 razy 1? 8! Gdy przez 10 mnożysz pragniesz, bardzo łatwo to odganiesz. Liczby bierz jednocyfrowe, dopisz 0 i gotowe. 10 razy 2? 20! Gdy mnożymy liczbę przez 9, suma w wyniku zawsze daje nam 9. 4 razy 9 równa się 36. 3 dodać 6 równa się 9. Są liczby okrągłe, które się rymują. 5 razy 5? 25! 6 razy 6? 36! 7 razy 7? 49! 6 razy 4? 24! 6 razy 8? 48! Mnożenie jest przemienne. To oczywiście problemu nie ma. Dobrze wiesz, że 8 razy 4 równa się 32. 4 razy 8 równa się 32. To wynik będzie taki sam, bo 4 razy 8 i 8 razy 4 to 32. Lisy lubią kruki, kruki lubią sery. 8 razy 8 jest 64. Równa się 7 razy 8. Zapisujemy kolejne po sobie cyfry. 5, 6, 7, 8. Dopisujemy znaki.